Kartka z okazji Dnia Kobiet dla obywatelek Turcji, które ucierpiały podczas trzęsienia ziemi, to pomysł Fundacji Wolne Miejsce, która pomaga tam na miejscu, żeby na twarzach kobiet choć przez chwilę pojawił się uśmiech. Dzisiaj w Turcji mają bardzo duży kłopot, bo często tak jak tutaj na miejscowości Elbistan, gdzie my jesteśmy, nie mają swoich domów. Spędzają czas ze swoją rodziną na ulicy, jedzą właśnie u nas. To jest bardzo przykre, ale ponieważ 8 marca tu dalej będziemy i pamiętamy jeszcze, jak byliśmy w Medyce na granicy i też dawaliśmy kobietom przekraczającym, uciekającym z wojny tulipany i jak ich sprawiało to uśmiech przez moment na ich ustach, na twarzach. Tak samo właśnie ten symboliczny sposób tutaj, nie kwiatkiem, bo kwiatka nawet te panie nie miałyby gdzie zabrać, bo nie mają domu, ale przekazać właśnie takie kartki, kartki życzeń, kartki takiej trochę miłości człowieka do człowieka. Kartki można przynosić do sklepów Spichlerz w Katowicach i Tychach. W środę, 1 marca, będzie je można wykonać tam własnoręcznie. W Katowicach spotkanie odbędzie się między 16 a 18, a w Tychach od 11 do 18. Wszystko jest opisane na naszym fanpage'u, są dokładne zwroty. Będziemy oczywiście w tym pomagać. Mamy wydrukowaną już część bilecików. Można przynieść swoje materiały, jeśli ktoś ma takie życzenie, ale oczywiście my również zapewniamy ze swojej strony kartki, długopisy, kleje, wszystko co się przyda do stworzenia takich laurek. Fundacja chce zebrać około 1000 sztuk takich kartek. 4 marca zostaną przywiezione do Turcji.